skrajnie prawicowe, czy też w ogóle skrajne, zaczną się jeszcze bardziej nasilać. Pan też ma takie wrażenie? No oczywiście. W tej debacie była jedna ważna osoba nieobecna, czyli Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego, która właśnie na tej fali niezadowolenia i poczucia, że coś się musi radykalnie zmienić, gra bardzo mocno i wygrywa, prawda, bo jest pierwsza w sondażach i pewnie będzie na pierwszym miejscu w pierwszej turze wyborów prezydenckich 23 kwietnia. Także tak Fillon, jak i Juppé czują to i chcą powiedzieć, że oni też coś zmienią. Wiele jest problemów, z którymi Francja się boryka, ale powiedzmy, że najważniejszymi jest stosunkowo wolno rozwijająca się gospodarka, no i sprawa migracji i tożsamości narodowej. Może zacznę od tego drugiego, prawda? Mamy wiele milionów imigrantów z Afryki czy z Bliskiego Wschodu we Francji i część Francuzów, duża część, obawia się, że ich kraj już nie jest ich krajem, że się tak bardzo zmienia, że oni się nie odnajdują. Druga część, też poważna, naszego społeczeństwa uważa, że jest to bardzo ważne wzbogacenie Francji, prawda, że Francja zawsze była właśnie tym jakby centrum kulturalnym Europy, a może nawet świata, dlatego że przyjmowała bardzo wielką ilość ludzi z zewnątrz, którzy przywozili ze sobą swoje talenty, swoje zdolności, swoją energię. Prawda, nie będę tu cytował wszystkich, no ale powiedzmy, że Picasso był Hiszpanem, prawda? Ale Juppé mówił nawet o Marie Curie Skłodowskiej. No i to ładnie z jego strony, że powiedział Marie Curie. No ale to właśnie jest typowy przykład, prawda, tego, że Francja jest bogata tą różnorodnością i tej koncepcji bronił Juppé. Natomiast Fillon, który jest tradycyjnym katolikiem i takim reprezentantem, można powiedzieć, tradycyjnej Francji, mówił, że on oczywiście chce, żeby Francja nadal była otwarta na przyjezdnych, ale uważa, że ci przyjezdni powinni się do francuskiej kultury dostosować. Jak ktoś przychodzi do kogoś do domu, to nie stara się wszystkiego w tym domu przemeblować. Tak mniej więcej argumentował. I z pewnością Francuzi, przynajmniej ta duża część społeczeństwa, która jest zszokowana szybkimi zmianami, które zachodzą w tym kraju, prawda, a zwłaszcza no, taką pewną radykalną rewolucją, którą wprowadzają w wielu miejscach tacy radykalni muzułmanie, no z pewnością to jest argument, który do nich trafia. A czy nie miał pan takiego wrażenia, że właśnie Fillon mówiąc, że on nie chce kraju wielokulturowego i z drugiej strony Juppé, który mówi, że przecież wielokulturowość, różnorodność to jest bogactwo Francji, że Fillon trochę skłania się ku sympatykom skrajnej prawicy, a Juppé walczy w ten sposób o głosy lewicy? No z pewnością skrajna prawica, czyli Front Narodowy, jakby w ogóle wjechał do wielkiej polityki na sprawach migracji i jest to jeden z podstawowych argumentów rozwijanych przez Marine Le Pen, więc to, co mówi Fillon, z wszelką pewnością spodoba się ludziom, powiedzmy, może nie tyle ze skrajnej prawicy, co z takiej tradycyjnej francuskiej prawicy, prawda, katolickiej i konserwatywnej. Juppé oczywiście gra nieco na lewo od Fillona, stara się przyciągnąć do siebie ludzi z centrum politycznego, no i to rzeczywiście, co mówił, odpowiada bardziej przekonaniom, powiedzmy, centrum, a nawet części lewicy. Wspomniał pan też o gospodarce jako jednym z tych kluczowych problemów, z jakimi zmaga się dziś Francja. Wydaje się, że gospodarka w tej debacie przed prawyborami chyba zdominowała tę dyskusję. Zawieszenia rozmów akcesyjnych z Turcją w reakcji na przeprowadzane przez Ankarę represje związane z lipcowym zamachem stanu. Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że w październik był kolejnym miesiącem, w którym spadło bezrobocie. We wrześniu jego stopa wynosiła 8,3%, a w październiku była niższa o 1/10. Za chwilę prognoza pogody, potem raport gospodarczy, a kolejne informacje w Radiu Tok FM o 13. Dziś deszcz na południowym wschodzie Polski, na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu, w pozostałych regionach pochmurno, z większymi bądź mniejszymi przejaśnieniami. W Białymstoku 3 stopnie, w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Toruniu 4, w Trójmieście, Łodzi 5, we Wrocławiu 6, a w Katowicach i Krakowie 7 stopni. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Nawet w Niemczech, prawda, gdzie nie ma tego ograniczenia. W związku z tym jedną z reform, które na pewno przyjął Francji projekt, to jest jakieś uelastycznienie tej reguły 35 godzin pracy i
tutaj Fillon też ma radykalne koncepcje, prawda? Bo mówi, że po pierwsze należy to po prostu termin znieść i otworzyć się na regułę europejską, która jest no, dużo bardziej liberalna, ponieważ pozwala pracować 48 godzin tygodniowo. Oczywiście do tego we Francji nie dojdzie, ale tutaj chodzi o to, żeby no, trochę ten czas pracy zwiększyć i przewiduje, że na przykład urzędnicy zamiast 35 godzin będą pracować 39, a podniesie im się płacę, jakby pracowali 37. Prawda? No, oczywiście byłaby to wielka oszczędność. No i zresztą łączyć to z drugim aspektem, to znaczy potrzebie oszczędności wydatków państwowych. Jeżeli urzędnicy pracowaliby 39 godzin, czyli 10% więcej, to można by część ich z pracy zwolnić. I to właśnie Fillon proponuje i to się bardzo podoba liberałom. On by chciał zwolnić 500 000 urzędników. Juppé oczywiście nie idzie tak daleko, ale i on idzie w tym kierunku. On mówi, że on by z chęcią zwolnił 500 000. Gospodarka i kwestie wewnętrzne bez wątpienia zdominowały również tę wczorajszą debatę telewizyjną. Polityka zagraniczna. Ktoś wyliczył, że zajęła bodajże 7 minut podczas tej około dwugodzinnej debaty. Czy to znaczy, że Francuzów, jak się często mówi też o Amerykanach, nie interesują sprawy zagraniczne? Wydaje się, że to raczej znaczy, że tych dwóch kandydatów w ogóle się niemal nie różni, jak chodzi o podejście do polityki zagranicznej. Prawda, tutaj jakby Francja z pewnością będzie kontynuowała tę politykę, którą miała w tej chwili, z pewnymi może niuansami. No jak chodzi o politykę zagraniczną, to co najbardziej może interesuje Polaków i inne kraje z wschodu Europy, to to, że François Fillon jest na ty z Władimirem Putinem i że przejawia pewne skłonności do większego otwarcia na Rosję. Prawda? I socjaliści, którzy są teraz u władzy, i goliści do Sarkoziego byli w stosunku do Rosji dość nieufni, co łatwo zrozumieć, prawda, bo w tym czasie były no, co najmniej dwie wojny, prawda, wojna w Gruzji i konflikt na Ukrainie, nie mówiąc o zajęciu Krymu, prawda. Natomiast Fillon uważa, że nie będzie oczywiście nic zmieniał w tym, że Francja jest członkiem NATO i że głównym sprzymierzeńcem Paryża jest Waszyngton, ale uważa, że należy z Rosją mówić nieco uprzejmiej i nieco więcej. Używa argumentu, że takie bardzo twarde podejście do Rosjan i sankcje wobec Rosji prowadzą do wzmocnienia nacjonalizmu w Rosji, co z pewnością jest prawdą. Ja czasem słucham rosyjskiej telewizji, bo kiedyś byłem korespondentem w Moskwie i do tej pory się Rosją interesuje i trzeba powiedzieć tam, co wieczór się słyszy tak bardzo nacjonalistyczne wypowiedzi, przepojone z jednej strony nieufnością, z drugiej strony taką jakby agresją wobec zagranicy, że no coś by może ta zachodnia dyplomacja powinna zrobić, żeby trochę te nastroje rozładować. To tutaj dość ciekawy cytat prezydenta Władimira Putina, który o samym François Fillonie powiedział: profesjonalista, twardy dyplomata, wyróżniający się wśród polityków na tej planecie. To są takie pozytywne słowa, których no, nawet Marine Le Pen się nie doczekała ze słów rosyjskiego prezydenta. Z punktu widzenia Kremla, według pana Fillon właśnie, czy Le Pen byłby łatwiejszym partnerem do rozmów? Zapłać pani. To jest trudne pytanie, ponieważ nikt nie wie, co naprawdę myśli Władimir Putin. Mnie się wydaje, że z punktu widzenia interesów Rosji, to dojście do władzy Marine Le Pen, mimo że jest mało prawdopodobne, byłoby jeszcze lepsze niż Fillon. Z pewnością Fillon to będzie lepiej niż Hollande, prawda? Ale Marine Le Pen by posiała taki chaos w konstrukcji europejskiej i w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, że to oczywiście siłą rzeczy, w jakimś sensie rykoszetem, automatycznie wzmocniłoby międzynarodową pozycję Rosji. Także jeżeli o czymś Putin marzy, a tego nikt nie wie, to o zwycięstwie Marine Le Pen. Natomiast
Fillon, no przede wszystkim jest lepszy od Hollande'a i lepszy od Sarkozy'ego. Putin rozwinął z nim dobre stosunki. Fillon był kilkakrotnie zapraszany do Rosji, nie tylko jako premier, ale także jako francuski polityk, prawda? Był na takim seminarium w Wałdaj, tam na północy Rosji, był w Soczi na daczy u Putina i z pewnością ma także no, może lepsze zrozumienie rosyjskiej mentalności, rosyjskich potrzeb, a także rosyjskich obaw, dlatego że rosyjska polityka bardzo, w bardzo dużym stopniu jest motywowana strachem przed Zachodem, tylko na Zachodzie nikt nie rozumie, ale Rosjanie mówią, popatrzcie, gdzie jest NATO, prawda? NATO było o 1000 kilometrów kiedyś od naszych granic, a teraz jest na naszych granicach. To nas osaczają, to my jesteśmy tutaj jakby, nie powiem ofiarą, ale celem jakiegoś takiego ruchu do przodu ze strony Zachodu. No ciekawe tylko, jak daleko François Fillon posunąłby się, jeżeli rzeczywiście zostanie prezydentem w tych relacjach z Rosją. Inna sprawa też wydaje mi się ciekawa, to to, że podczas tej krótkiej, co prawda, części, podczas debaty dotyczącej polityki zagranicznej, właściwie w ogóle nie pojawiła się kwestia Unii Europejskiej. Dlaczego według pana? No, może dlatego, że Unia w tej chwili to jest z pewnością problem duży i jeszcze nie ma jakiegoś bardzo wyraźnego pomysłu na to, co z tym zrobić, prawda? Brexit tutaj posiał no, niepokój, niezrozumienie i niepewność jutra, prawda? Także w tej chwili nie wiadomo w ogóle, co z tym Brexitem będzie, prawda? Bo wydaje się, że Brytyjczycy nie spieszą się do tego, żeby to załatwić. Część tej dyrekcji europejskiej w Brukseli bardzo pcha do tego, żeby jeżeli już, to niech wychodzą, prawda, i niech za to ciężko zapłacą. Francuzi, którzy czują się jakby może nie ojcem i matką, ale na pewno ojcem Europy, prawda, w końcu to oni wymyślili, oni to zbudowali z Niemcami oczywiście w parze małżeńskiej, no bardzo żałują tego, co się stało i nie bardzo widzą, jak tutaj to wszystko odbudować, ale jednocześnie takie pomysły, jak na przykład armia Europejska, to wydaje mi się przedwczesne, zbyt drogie i po prostu nie na dzisiaj. Mm-hmm. Wspomniał pan o tym, że François Fillon jest no, takim kandydatem popieranym przez taką katolicką, tradycyjną, czy też odwołującą się do tradycji część francuskiego społeczeństwa. Kiedy według pana, tudzież co spowodowało, że francuska prawica nieco się przebudziła, bo jeżeli, że tak powiem, zgodnie z sondażami potoczą się losy Francji, to będziemy mieli starcie kandydata centroprawicowego, czy też prawicowego i skrajnie prawicowego. Tam właściwie lewicy, dla lewicy już nie ma miejsca. Czy to było mariaż Purtus, czy to był kryzys migracyjny, czy to były kwestie zamachów terrorystycznych? Kiedy według pana ta francuska prawica no, zyskała trochę wiatru w żagle? Wydaje mi się, że te wszystkie trzy przyczyny, o których pani mówi, w jakimś stopniu się do tego przyczyniły. Akurat Fillon na pewno skorzystał na tych wielkich manifestacjach mariaż Portus, czyli przeciwko małżeństwu homoseksualistów. On poparł te środowiska i one go popierają. On też się osobiście wypowiedział przeciwko aborcji, chociaż jednocześnie zapewnia, że nic nie zmieni w prawie, które w tej chwili pozwala na aborcję bez podania przyczyn stosunkowo łatwo. Także to mu pomogło. Jednocześnie kwestie migracyjne, no jak mówiłem, to też budzi pewne obawy Francuzów wobec tego, że ich tożsamość się rozmyje, że już nie będą tacy sami jak przedtem, że na ulice będą wyglądały inaczej i będą mieli w szkołach, prawda, dziewczyny w zawojach na głowach. Więc tutaj też Fillon, kiedy mówi, że trzeba wzmocnić politykę asymilacji, czyli dostosowania imigrantów do tego, czym jest francuska kultura i tradycja, to także z pewnością pomaga. Czyli jakby to zjawisko niezależne zupełnie od Francuzów, tej wielkiej fali migracyjnej, jakby też prawicy i Fillonowi pomogło. No, a jak to, czy zamachy terrorystyczne też wzmacniają prawicę? Wydaje się, że tak, dlatego że prawica zawsze bardziej niż lewica jeszcze naciska na wzmocnienie policji, armii i również rzecz biorąc aparatu bezpieczeństwa. Także
Wydaje się, że dla przeciętnego Francuza, który nie bardzo wie, na kogo głosować, no to ta strona sceny politycznej jakby trochę go uspokaja, trochę daje mu więcej zaufania do tego, że nie będzie się bał pojechać na Rowerowe Wybrzeże. W tej debacie też za pośrednictwem François Fillona jakby pojawiają się w ogóle jakieś kwestie katolicyzmu we Francji, o czym nie jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, mówić, jeżeli chodzi o debatę polityczną. On wydaje się, że też ten element gdzieś wypunktował. Francja, którą papież Jan Paweł II kiedyś nazwał starszą córką Kościoła, jest krajem bardzo religijnym, prawda? Praktyka religijna jest bardzo słaba, z wyjątkiem oczywiście takich regionów jak Brytania czy Wandea, gdzie tradycyjnie ludzie chodzą do kościoła prawie jak w Polsce, ale w Paryżu tam to jest chyba 2% chodzi do kościoła, prawda, coś koło tego. Także rzeczywiście katolicyzm w Francji to jest jakby religia mniejszościowa, co nie przeszkadza, że jest on atrakcyjny, dlatego że dzięki temu, że jest mniejszościowa, to kościół stara się bardzo czuwać problemy społeczne i duchem czasu, prawda? No i nie ma takiej arogancji, jak czasem w niektórych innych krajach można zaobserwować. Także w momencie, kiedy Francuzi zaniepokojeni ewolucją świata i ewolucją ich kraju szukają tradycyjnych wartości, żeby na nich oprzeć, no to te tradycyjne wartości mimo wszystko to jest tradycja katolicka. I dlatego to, że Fillon otwarcie mówi, że jest katolikiem, co się rzadko nie zdarzało. Chociaż Sarkozy też jest katolikiem, też chodził do kościoła, no ale powiedzmy, że jego życie takie super katolickie to nie było. A Fillon, ojciec rodziny, ojciec pięciorga dzieci i tak dalej, prawda, przeciwny aborcji, jest kimś, kto w sumie wzbudza zaufanie właśnie u tych ludzi, których świat i Francja dzisiejsze niepokoją. W niedzielę, gdy Francuzi, czy też osoby sympatyzujące z prawicą i z centroprawicą pójdą do urn w tych prawyborach, co według pana będzie kluczowe, na co będą przede wszystkim zwracać uwagę? Tych różnic, jak pan wspomniał, nie jest dużo, ale coś, tak powiem, musi ich popchnąć do tego wyboru. Myślę, że to jednak osobowość kandydata będzie bardzo ważna, bo w końcu tych programy nie bardzo się różnią. Zagra też ten czynnik potrzeby zmian, prawda? Fillon z dość wyraźną różnicą w porównaniu z Juppé więcej tej zmiany obiecuje. Oczywiście część społeczeństwa tej zmiany będzie się bała. Mówiłem tutaj o 500 000 urzędników, których on chce zwolnić z pracy. No, ci na pewno na niego nie pójdą głosować. Choć nie mówi dokładnie, kogo chce zwolnić, prawda? To też jest problem. Nie, on mówi, przede wszystkim on stara się zapewnić społeczeństwo, że to nie zaszkodzi jakości służb państwowych, czyli tam służby zdrowia, policji, oświacie i tak dalej. On mówi, że ponieważ oni będą pracowali więcej, więc w sumie ta praca, którą wykonują te służby, będzie równie dobrze wykonana jak do tej pory. No a rzeczywiście francuskie państwo wydaje za dużo pieniędzy, prawda? I to jest powodem także, powiedzmy, problemów gospodarczych, więc on mówi, że to trzeba zmienić. I tutaj trudno jest bardzo przewidzieć psychologię całego narodu, czy ten naród jest bardziej gotowy na radykalną zmianę, czy wolałby raczej, żeby ciągle leciała się powoda z kranu, żeby było tak jak przed. Nie ma wątpliwości chyba, że dla Marine Le Pen trudniejszym kandydatem byłby Fillon. Z pewnością Fillon w jakimś sensie odbierze jej kilku wyborców, ale sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak się zdaje. Dlatego, że Fillon jest bardziej na prawo niż Juppé, w związku z tym część lewicy, taka zdezorientowana, a zwłaszcza postkomunistyczna, może zagłosować na Marine Le Pen, która ma demagogiczny, ale w sumie lewicowy program gospodarczo-społeczny. Prawda? Ona ma bardzo tradycyjne, prawicowe poglądy w takich sprawach jak kwestie społeczne, natomiast jak chodzi o na przykład pomoc dla biedniejszych klas społecznych, to ona jest bardzo radykalna. Ona chce, prawda, wszystkim dać tam po 200 euro.
prawda? Czego oczywiście Fillon to mu w głowie nie powstanie, żeby coś takiego obiecywać. Na wiosnę, w kwietniu i w maju wybory prezydenckie we Francji, a już w najbliższą niedzielę prawybory na francuskiej prawicy. W tych prawyborach staną François Fillon i Alain Juppé. Zobaczymy, kogo Francuzi sympatyzujący z prawicą wybiorą. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu i moim gościem był Michel Viateau, szef warszawskiego biura AFP. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, do usłyszenia. Magdalena. Tylko w piątek w MediaMarkt. Kultowy Black Friday. Specjalnie z tej okazji telewizor Smart TV marki Samsung. O przekątnej aż 65 cali. W wyjątkowej cenie 3999 zł. Tylko w piątek, tylko w MediaMarkt. MediaMarkt. Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Czyta wieprzowa bez kości. Jedyne 10,99 za kilogram. A 3,5 kg proszek persji lub kaczułki biorące persji 32 sztuki. Tylko 24,99. Stokrotka. Zakupy jak skład. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 000 złotych. To już dzisiaj, aż do 21:00. Sensacyjnie niskie ceny w Media Expert i na mediaexpert.pl. Chcesz coś się dowiedzieć? Zobacz. Jak ty, jestem profesjonalistą i oferuję ci tysiące samochodów dostawczych, dostępnych od ręki w supercenach. Fiat Ducato. Jakie wiadomości? Zobacz, pójdziemy do salonu. 590 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Sephora wydłuża Black Friday na cały weekend. Szukasz dobrej okazji? Nie czekaj na ostatnią chwilę i kup prezenty już dziś. Tylko w ten weekend skorzystaj z rabatu minus 20% na wszystkie zapachy w perfumeriach Sephora. Barbie, i na sephora.pl. Szczegóły promocji w perfumerii Sephora. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia. No, pójdziemy, zobaczymy, co tam może być. Zapraszają na nadzwyczajny koncert z okazji jubileuszu 25-lecia studia koncertowego w imieniu... Nie, zobaczyć, bo ty mówiłeś coś tam po 52, 35. Orkiestrowej transkrypcji sonaty księżycowej Ludwika van Beethovena. Koncertu no, akuratnie. Twardowskiego oraz serenady Mieczysława Karłowicza. Solista koncertu Jarosław Żołnierczyk, a całość poprowadzi Agnieszka Duszwal. Zapraszamy do wspólnego świętowania. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i zmywarka marki Amika. No ciągle z tym Pawłem o 367 zł. To wiadomo, że... Na Saturn.pl. Sami Państwo mogą życzenie złóżcie najlepiej w kościele, prywatnie, przed Najświętszym Sakramentem. Kontakt. Skierowało się w dobro zawodu adwokackiego jako zawodu zaufania publicznego. Polski i irackie MSZ podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy resortów. Dziś w Warszawie szef polskiego MSZ-u spotkał się ze swoim irackim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wznowienia relacji gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych pomiędzy krajami. Serwitor Waszczykowski wyraził nadzieję, że po pokonaniu tzw. państwa islamskiego relacje gospodarcze między Polską i Irakiem będą znów się rozwijać. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Irak od wielu lat zajmuje...
ważne miejsce w polskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że po pokonaniu państwa islamskiego w Kongu i z pomocą wsparcia ekologicznego doszło do rozwoju sprawy gospodarczej, która dzisiaj zarządza stan bezpieczeństwa Generał Ludwik Kremba w czasie II wojny światowej był pilotem polskich sił powietrznych na zachodzie. Latał w dywizji bombowym 304 w Wielkiej Brytanii, jest kawalerem orderu Virtuti Militari, w bieżącym roku kończył 100 lat. Spółki energetyczne już nie będą finansowały kopalni, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski na antenie Radio.net. Energetyka musi inwestować na dużą skalę, by odpowiedzieć na potrzeby rynku. W Tymczasem z kolei planowane jest wydarzenie listopada kopalni, a w przyszłości planowaną przez rozmawiają rozpoczęła działalność Polska Grupa Górnicza. Inwestorzy zadeklarowali plan dokapitalizowania polskiej grupy na kwotę prawie 2,5 miliarda złotych. Minister poinformował, że dotychczasowe dokapitalizowanie kopalń przez energetykę na kwotę 1,5 miliarda złotych zostanie przeznaczane na przygotowanie nowych ścian wydobywczych. To jest dobry prognoz. Konsulia Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NZZ Solidarność, dodaje jednak, że z górnictwem należy dobrze zarządzać. Dzisiejsze dane GUS są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Zdaniem minister Elżbiety Rafalskiej sytuacja na rynku zatrudnienia jest na tyle dobra, że nawet zakończenie prac sezonowych nie przeszkadza w obniżaniu się stopy bezrobocia. Mamy naprawdę znakomitą sytuację na rynku pracy. Pracodawcy już zaczynają.
nam się myślić, że tego pracownika brakuje. Kolejny, mimo że jesteśmy właściwie na prawo zimy, miesiąc statku. Problem z zatrudnianiem potrzebnych osób ma już co trzecia firma. Podkreśla ekspert rynku pracy Andrzej Kubisiak z WorldCat. Prawie 60% tej roboty testowała części nauczycieli, rodziców i samorządowców. W razie przyjętych przez rząd projektów wprowadzone mają zostać 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazje mają zostać zlikwidowane. A zmiany miałyby wejść od przyszłego roku szkolnego. Projekty ustaw zmieniających strukturę szkół są odrzucenie i czekają na rozpatrzenie. Dla misjonarzy na południu Francji nie ma żadnych tropów wskazujących na związki z islamskim. Premier Japonii ocenił decyzję Rosji o rozmieszczeniu na wyspach kurylskich systemów rakietowych Bastion i Beo za godną pożałowania. W swym wystąpieniu w Izmierze podkreślił, że stoi ona w sprzeczności ze stanowiskiem Japonii, która uważa wyspy za nieodłączną część swojego terytorium. Wyspy są przedmiotem zboru terytorialnego, z powodu którego Moskwa i Tokio nie podpisały traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Od września bieżącego roku trwają konsultacje rosyjsko-japońskie w sprawie intensyfikacji kontaktów międzypaństwowych w celu uregulowania wspólnych kwestii. Decyzja o rozmieszczeniu systemów rakietowych na Wyspach Kurylskich zapadła na 3 tygodnie przed planowaną wizytą prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w Japonii. Jak informuje prokuratura, żaden z mieszkańców ośrodka nie został ranny czy zaatakowany. Dzisiaj zakłóżenie umiarkowane i ułożone po polskim miejscami niemieckich czterech szlakach. Na termometrach w tej chwili w Gorzowie 1 stopień, nie tak również w Zielonej Górze 2 stopnie są w Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie, w Kielcach i Krakowie 5 stopni, wiatr słaby, północny i zachodni. Na termometrach w Warszawie 1014 wskazanych w skali dziennie będzie rosło. Prognoza pogody zobaczyliśmy wiadomości w Radomarnia. Spośród kilkudziesięciu robotników pracujących na budowie udało się uratować. Wciąż trwa identyfikacja ofiar katastrofy. Chińskie władze zapowiedziały wyciągnięcie konsekwencji wobec osób z innych krajów. To jedno z najpoważniejszych tego typu zdarzeń w Chinach. Ostatnio powołanie w rodzinie wraz z naszymi gośćmi z Centrum Poszmasterstwa Powołania Redemptorystów. Zastanowimy się nad tajemnicą obecności osoby rzekomej kapłana wśród najbliższych. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maria w czasie wzrastania. Z naszymi gośćmi rozmawiać będziemy na temat z kanapy Duch Boży. Wspólnie podyskutujemy o zaproszeniu Ojca Świętego Franciszka do podjęcia dzieła głoszenia Ewangelii w kontekście powołania redemptorystów. Zapraszamy Was do oglądania, słuchania i aktywnego udziału. Godzina 18.15, Westef Rady Młody, godzina 21.30, w czasie wzrastania. Czekamy na Was. Odnajdując przy tym magazyny broni, schrony i punkty zapalenia. Problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Imprez odbywających się na terytorium Federacji Rosyjskiej, aresztując w tym czasie ponad 15 tysięcy osób. Men bagatelizuje praktykowane w szkołach, a oparte na hipnozie metody nauczania języków obcych. Chodzi o metodę błyskawicznej nauki o nazwie SITA. Pół miliarda na SBK. Rząd dziennie emerytury i renty funkcjonariuszom PRL-owskiego aparatu represji. Czytamy w naszym dzienniku. O sprawiedliwe prawo. Kiedy dekret Bolesława Bieruta z 1945 roku przestanie zniewalać właścicieli gruntów warszawskich? Analizuje mecenas Piotr Andrzejewski. Marksizm pustoszy Francję. Widzimy zniszczenie duchowe, kulturalne i fizyczne we Francji. To prawdziwe ludobójstwo. Rozmowa z Bernardem Antonem, francuskim politykiem i publicystą. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Prezes IPN Jarosław Szarek podkreśla, że obowiązkiem państwa jest pamięć o poległych bohaterach. Obowiązkiem państwa jest pamięć o jego bohaterach. Dzisiaj ci bohaterowie wracają na cmentarz po ilu latach. Byli pochowani w różnych miejscach, często nieoznakowani. Teraz spoczynamy razem na cmentarzu Mościska. Doktor Szarek zaznacza, że pokolenie poległych wojskowych brało przykład z Orląt Lwowskich. To pokolenie, które wtedy ginęło, było wychowane w szkole II Rzeczpospolitej, która bardzo dużą rolę kładła na wychowanie patriotyczne. Myślę, że wielu tych żołnierzy uczyło się patriotyzmu na bliskim, tutaj nieodległym cmentarzu obrońców Lwowa. To już kolejne
pochówek na cmentarzu w Mościskach. Jan Dubień z Fundacji Wolność i Demokracja mówi, że planowane jest stworzenie największego polskiego cmentarza ze szczątkami bohaterów z września 1939 roku po Legii pod Lwowem. Żołnierze Wojska Polskiego wychowani są na cmentarzu w Mościskach. W zeszłym roku tutaj wychowaliśmy 111 żołnierzy Wojska Polskiego. To będzie docelowo największa kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Lwowem w 1939 roku. W poszukiwaniach szczątków Fundacji Wolność i Demokracja pomagała polska młodzież we Lwowie oraz studenci z uczelni w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Zlokalizowano ich do tej pory prawie 300. Mąki, kasza, leje, bakalie, słodycze i wszystkie inne produkty długoterminowe ruszyła wielka świąteczna zbiórka żywności. W całej Polsce sklepy spożywcze zaangażowane w akcję uruchamiają specjalne punkty, w których część swoich weekendowych zakupów przekazać będzie można najbardziej potrzebującym. Szczegóły wydarzenia zna reporter Polskiego Radia 24 Lucja Maszówka. Jest 11 minut po godzinie 13. Przez cały weekend ponad 3,5 tysiąca sklepów w całej Polsce, bo ponad 600 miastach kraju na zakupach. Natknąć się będzie można na wolontariuszy banków żywności. Osoby w charakterystycznych pomarańczowych koszulkach zachęcać będą do wsparcia akcji, która ma zapewnić godne obchodzenie zbliżających się świąt. Produkty spożywcze zakupione podczas weekendu przekazać będzie można właśnie wolontariuszom, którzy następnie przekażą je najbardziej potrzebującym, ubogim, schorowanym, starszym czy samotnym. Akcja potrwa do niedzieli, ale na pomoc także po weekendzie nie będzie za późno. Nie zapewniał o tym Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Zbiorka trwała banku sobota niedzielę, ale każdy, kto nie zdąży wziąć udziału w zbiórce żywności, może wejść na stronę charytatywnie.allegro.pl i tam kupić paczkę żywności, która później trafi do Banku Żywności. Również każda osoba, która chciałaby wesprzeć działania Banku Żywności, może wysłać SMS-a o treści pomagam pod numer 73265 i 3 zł za każdego SMS-a zostanie przeznaczone na działalność Banku Żywności. Produkty przekazywane do punktów banków żywności powinny być długoterminowe i szczelnie opakowane. Organizatorzy wyliczają, że w ramach tegorocznej 20 już w historii akcji zebrać chcą 1000 ton żywności. Plan jest ambitny, ale jak mówią, nie jest niemożliwe. W ubiegłym roku zebrali 900 ton. Świąteczna zbiórka żywności, a nie reporter Polskiego Radia 24 Luciano Szuka. Ponad 17 milionów Polaków wyjechało w tym roku na letnie wakacje. To niemal 1,5 miliona więcej niż w 2015 roku. Tylko 1/3 polskich turystów zdecydowała się na wyjazd za granicę, co eksperci wiążą z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym. Krzysztof Piętek, prezes Biura Podróży Neckermann Polska, mówi o tym, że turyści w naszym kraju, wybierając swoje podróże, kierują się rozsądkiem i unikają zbędnego ryzyka. Klienci to rozsądni konsumenci, którzy wsłuchują się w doniesienia medialne, szczególnie z zakresu bezpieczeństwa, w miejscu, do którego planują wyjazd i reagują bardzo poprawnie. To znaczy unikają pewnego niebezpieczeństwa. Jeśli media donoszą o niebezpieczeństwie w tym czy innym regionie świata, widać natychmiastową reakcję klientów, którzy powstrzymują się od wyjazdu do tego regionu. W 2016 roku zamachy terrorystyczne sprawiły, że klienci tych podróży zdecydowanie rzadziej wyjeżdżali do Tunezji, Egiptu, Turcji, Brukseli czy Paryża. Tym samym na popularności zyskały inne, na które byli głównie europejskie czy mniejsze zastrzeżone. Zwycięzcami minionego sezonu z tego powodu geopolitycznego paszło terrorystyczne była Grecja, która była postrzegana jako bardzo bezpieczne miejsce, Bułgaria, Hiszpania, Portugalia. Mamy do czynienia z firmy MT Targi Polska, która organizuje największe targi turystyczne w naszym kraju, podkreśla, że Polska, która w ostatnich latach Polacy zaczęli omijać, walczą o przyciągnięcie do siebie turystów z Nadwisły. Kraj okolicznościowy, czyli te najbardziej znane, no to Polacy zwyczajowo jeździli destynicznie, czyli Egipt, Tunezja, Maroko, ale również Turcja. To są kraje, które w dalszym ciągu mają bardzo wiele do zaoferowania. Wiecie, czym tam jest atrakcyjnie i oczywiście walczą o uwagę Polaków. W minionym sezonie Polacy na urlopy zagraniczne średnio przeznaczyli kwotę 2900 zł na osobę, a to około 300 zł więcej niż przed rokiem. Będziemy
zachmurzone, umiarkowane i duże na południu Polski, miejscami niewielkie opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 4-7 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby na przeważającym obszarze północnym, tylko na krańcach północnych z kierunków zachodnich. To wszystko układa się, jak sądzę, w pewien akt no po prostu terroru wymierzanego przeciwko kościołowi. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnie, płyta indukcyjna i lodówka Beko w zestawie taniej o 699 zł. Sprawdź na saturn.pl. Zapoczątkowała rozmawiamy z doktor Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję ordynację Emet, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Ordynacja Emet to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjenta. Polecam ją także pacjentom. Stosując ordynację Emet, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny ordynacja Emet, polecana przez lekarzy w okresach epidemii. I total dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Okazja Europy Zachodniej, myślę, że to są witaminy. Teraz kupując tabletki w Total w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audiobook.pl. Co ciekawe, jest problem z ustaleniem tożsamości. No i zawsze w takich sytuacjach na Zachodzie jest to kryterium rozważane, czy to był akt kulturowy, akt terroru, czy to było zwykłe zabójstwo, zwykły napad rabunkowy i żongluje się tymi terminami, jak ksiądz profesor powiedział. Nie znamy motywów, nie znamy sprawcy i trudno w tej chwili wyrokować, ale chodzi też o taką narrację, która jest obecna przy tego typu zdarzeniach, które no, nie są już dzisiaj wcale jednostkowe, ale stają się jakimś takim powtarzającym się cyklem tragicznych zdarzeń. Tak, ta narracja jest rzeczywiście no, ze wszechmiar godna zauważenia. Przepraszam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mogę tutaj oczywiście naruszać pewne granice tej narracji, ale postawienie wszystkich, jaka widzę na grobu żydowskim od razu jest oczywiście odczytany jako akt antysemityzmu. To nie ulega żadnej wątpliwości, że w tej narracji taki akt staje się momentalnie aktem antysemityzmu, chociaż ten był rzeczywiście dokonany przez osobę, która w ogóle nie zna tego pojęcia i nie ma żadnego negatywnego stosunku do narodu żydowskiego. Natomiast wszelkie akty dokonywane na kościele katolickim, akty przemocy i terroru są oczywiście banalizowane i ujmuje się sprowadzić je do aktu zwykłej przemocy, zwykłego aktu fatalizmu. To właśnie we wszelki sposób próbuje się je banalizować. Tymczasem obserwujemy w sposób absolutnie czytelny dla każdego oglądacza, obserwatora tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia, że toczy się ogromna wojna cywilizacyjna, której celem jest zniszczenie Kościoła. No, żyjemy w czasach, jak to określał Wajder Krzysztofowicz, która ogarnęła Europę i trudno jest tutaj naprawdę odczytywać te akty, o których mówimy, czy to zabójstwo księdza normalnie, czy właśnie tutaj atak na dom spokojnej starości dla sióstr katolickich organizacji Kościoła katolickiego, czy jakiekolwiek inne zdarzenia, które Żabie, po którą właśnie coraz zdrowotnie podobno coraz częściej na Polsce się nie. Tak oczywiście, rozmawialiśmy o amazońskim żabach, a raczej o zachowaniach. Składają się na ten ciąg zdarzeń wymierzonych przeciwko katolicyzmowi, przeciwko kościołowi. 1 grudnia celem ataku terrorystów miały być pola elizejskie w Paryżu i Disneyland. Ustalili to śledczy francuscy po zatrzymaniach 7 mężczyzn w niedzielę. Na liście tych obiektów, które miały być celem ataków terrorystycznych, to m.in. siedziba francuskich służb kontrwywiadowczych,
to siedziba Wydziału Kryminalnego francuskiej policji, a więc uderzenie w państwo, ale także francuscy śledczy znaleźli w komputerach, w smartfonach islamskich terrorystów dane, które świadczyły o tym, że również miały celem ataków być kościoły katolickie. Czy możemy spodziewać się także w zbliżającym się okresie świąt Bożego Narodzenia zmasowanego bardziej niż do tej pory również takiego planu ataku na osoby duchowne, kościoły katolickie, wspólnoty chrześcijańskie we Francji, ale też w innych krajach, w krajach, w których zakazuje się słowa Boże Narodzenie, w których nie można stawiać szopki, w których choinka jest zakazana, gdzie wyprowadza się tylnymi drzwiami świętego Mikołaja w imię jakiejś poprawności politycznej, gdzie po prostu wycina się drzewo z korzeniami. Rozmawialiśmy na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Z takimi aktami, ja jeszcze wrócę do faktu, który ojciec przed chwilą tutaj przedstawił, to, że dokonuje się właśnie atak na państwo, zauważmy, że na instytucje państwowe, zauważmy, że on jest sprzężony z atakiem na instytucje kościelne, dlatego że w Europie do tej pory państwo, kultura zachodnia była oparta na pewnym przymierzu państwa i kościoła. Słowa, używam słowa przymierza oczywiście nie w znaczeniu jakiegoś złego związku, ale kultura chrześcijańska po prostu przenikała całą państwowość i całą tożsamość Europy, a więc urodzenie jeden fundament jest jednocześnie zawsze związane z zderzaniem drugi fundament. Tego doskonale może dać właśnie, że Europejczycy są świadomi, wrogowie naszej cywilizacji, naszej kultury. Natomiast oczywiście, że ma ojciec zupełną rację, mówiąc o tym, że w sytuacji, w której Zachód podcina swoje korzenie, wypiera się swoich tożsamości, stwarzamy tutaj rzeczywiście doskonałą przestrzeń dla aktów terroru, które zagrażają naszym podstawom istnienia. A więc w sytuacji, w której Europa wyrzeka się symboli religijnych, Francja przypomnę, że zdecydowała w sposób bardzo czytelny. Problem jeszcze się rozszerza, bo nawet lekarze i eksperci zdrowia publicznego mają olbrzymi problem. W tej mierze przecież katolicki we Francji nie istnieje znak krzyża. Ten znak krzyża został wręcz publicznie zakazany. Znak krzyża jest doskonale zebrany i symbolizuje wyznanie tożsamości. Oczywiście bardzo łatwo jest uderzyć właśnie to, co stanowi wartość życia chrześcijańskiego, uderzyć zarówno w symbole, ale uderzyć także w osoby, które są nośnikami tych symboli. Zauważmy, że to poczucie bezkarności jest potęgowane przez to, że przybiera takie bardzo niebezpieczne formy, trudno jest zdobyć się narratorom tworzącym się narrację na to, żeby nazwać rzeczy po imieniu. Więc trudno jest powiedzieć, że został zaatakowany kościół, że zostało zaatakowane chrześcijaństwo, że dokonuje się atak na krzyż. Bo byłoby to potwierdzeniem właściwie w gruncie rzeczy tego, co w sposób bezkrwawy czyni sama Europa. Byłoby to przyznaniem się po prostu do klęski, którą Europa sama w sobie wytwarza swoimi własnymi działaniami. Księże profesorze, to z jednej strony Francja, ale z drugiej strony Polska. Do skandalicznej prowokacji doszło wczoraj przed sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Dwie osoby z kukłą przypominającą prezesa Prawa i Sprawiedliwości pana Jarosława Kaczyńskiego z dłonią wypełnioną fałszywymi banknotami fotografowało się na tle świątyni. Jedną z osób była działaczka nowoczesnej Klaudia Jachira. Prowokatorka pojawiła się także przed Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej i Radiem Maryja. Pliki banknotów wciśnięte w dłoń kukły przypominającej prezesa Prawa i Sprawiedliwości miały powielać kłamstwa powtarzane przez liberalno-lewicowe media i niektórych polityków, być może także tej partii, której działaczką jest, czy sympatyczką jest Klaudia Jachira. Miały powielać kłamstwa, że Radio Maryja i powstałe przy nim dzieła są finansowane z budżetu państwa.
Jak ksiądz profesor patrzy na tego rodzaju prowokacje, które co ciekawe zwykle nasilają się przy okazji tworzenia wspólnototwórczych wydarzeń, jakim jest na pewno srebrny jubileusz powstania Radia Maryja, przy okazji pielgrzymek, jubileuszy, jakichś spotkań, gdzie ludzie chcą być wspólnotą, zjawiają się takie działaczki, które działają tak, jak działają. Nie będę może więcej na ten temat tutaj słuchał. To na pewno podkreśla paradoksalnie, ale właśnie to podkreśla wartość, ogromną wartość tego dzieła, jakim jest Radio Maryja i dlatego, że nikt nie występuje, nikt rozsądny nie występuje przeciwko czemuś, co jest banalne, istotne i mało ważne. A więc mamy tutaj do czynienia ze spasowanym atakiem na wartość, która jest wartością samą w sobie. To jest jedna taka myśl. Natomiast co do całej oczywiście tutaj strategii, tak jak ojciec wspomniał, no mamy do czynienia różne godziny. Dzieci mają kłamstwem, wiemy, że od rana do wieczora, a potem jeszcze zajęcia pozaszkolne. A potem jeszcze całe dzieło Radia Maryja, także szkoły kultury społecznej, medialnej, to są dzieła, które są efektem woli społecznej, woli społeczeństwa katolickiego, woli społeczeństwa i jego wiarności. Oczywiście nie mówię tutaj o geniuszu założyciela, ale tutaj właśnie o tym, że inicjatywa ojca dyrektora spotkała się z ogromnym poparciem społeczeństwa, które władz własnej woli finansuje poprzez swoje ofiary, poprzez swoje zaangażowanie finansuje te dzieła, wspiera te dzieła. Trudno mówić tutaj może o finansowaniu, dlatego że przecież nie są to regularne wpłaty, nie są to jakieś przelewy systematyczne, ale to jest właśnie pory serca i odpowiedzi. Bardzo często skrzyjących skromnie i dzielących się naprawdę tym, co po prostu mają w sposób najszczerszy, najbardziej autentyczny. To sięganie po ze strony państwa, jak kiedy niestety, nie było nie tylko jakiegoś wsparcia i pomocy, ale wręcz przez wiele lat były pewne przeszkody. Ostatnie zmiany polityczne przyniosły tutaj pewne udrożnienie kanału pozyskiwania pieniędzy. Zresztą bardzo niewielki z kanałów, wiemy, że tutaj to właśnie Toruń, środowisko toruńskie, powiedzmy, uzyskało odszkodowanie za wcześniejsze decyzje związane z zablokowaniem praw geotermalnych. Zresztą odszkodowanie, które nie jest pełną rekompensatą, nie jest adekwatną rekompensatą w stosunku do poniesionych strat. Co przyznał sąd, sędzia w uzasadnieniu przyjęcia ugody, bo była to ugoda sądowa, wskazał, że gdyby miał wydać wyrok w tej sprawie, fundacja otrzymałaby kilkanaście milionów więcej, przyznał to właśnie ten wyrok. No więc mamy tutaj do czynienia z ewidentnym kłamstwem, natomiast no ja bym zwrócił uwagę po prostu na to, choć znowu może zabrzmi to na pewno niepoprawnie, może, ale nie poprawnie politycznie z pewnością, że Nowoczesna to jest partia ludzi chorych. Ja nie chcę mówić, że to jest partia ludzi chorych psychicznie, bo to by było obraźliwe dla ludzi cierpiących na schorzenia psychiczne, natomiast partia ludzi po prostu autentycznie głupich, owładniętych jakimś złem kłopoty, bo obojętnie, czy to jest wypowiedź przewodniczącego tej partii dotyczącego przerywania ciąży w 12 miesiącu ciąży, czy to są niezdolności przewodniczącego do liczenia do trzech, bo niezdolność do policzenia trzech króli, czy jakiekolwiek inne tutaj sytuacje, to także właśnie no, wypowiedzi innych działaczy tej partii no, wskazują wyraźnie na to, że są to ludzie niezdolni do postrzegania rzeczywistości w jej najbardziej elementarnych przejawach. To ten henek, który został dokonany przez sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II oraz innymi instytucjami, to potwierdza po prostu tę bolesną rzeczywistość, że mamy tu do czynienia z ludźmi, którzy po prostu nie są zdolni do normalnego funkcjonowania rzeczywistości. Tacy ludzie, mówię to z całą odpowiedzialnością, powinni być całkowicie wyrugowani z przestrzenia społecznego, politycznego funkcjonowania. Oni nie mają po prostu prawa do
funkcjonowania i nabierania głosu przez przestrzeń publiczną jako osoby życia publicznego. Powinni po prostu być w tej przestrzeni delegowani. Ale też wiedzą, że taki obrazek zamieszczony w internecie, fałszywe banknoty, widok kościoła, widok prezesa, zapali wyobraźnię tych, którzy nie chcą sięgnąć do źródła, którzy po prostu wolą coś zatrutego zjeść, aniżeli zdrowego. Tak, oczywiście to jest problem właśnie taki, że w przestrzeni współczesnej komunikacji gdy ludzie właśnie niejednokrotnie nie sięgają do rzeczywistości, do prawdy, do informacji, tylko właśnie kierują się pewnymi emocjami. W Krakowie trwa 12. Zjazd adwokatury w pola czystości zajmował głowę prezydent Andrzej Duda i o tym na początek. W serwisie także Turcja, Recep Tayyip Erdoğan zagroził, że tworzy granice dla uchodźców chcących udać się do zachodniej Europy. Na koniec powiemy o ataku hakerów na serwery Komisji Europejskiej. No natomiast raz jeszcze podkreślam, że jest działanie po prostu bardzo szkodliwe i to jest działanie też upłaczające. Aleksandra Kozera, zapraszam. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy zainaugurowało 12. Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie. Prezydent podkreślał, że przybył do Krakowa z trzech powodów. Jednym z nich jest szacunek do prawników. Politycznego. Po pierwsze, jestem tutaj jako prezydent Rzeczypospolitej przez szacunek do adwokatury jako instytucji. Dziś mogę powiedzieć instytucji Rzeczypospolitej Polskiej, państwa polskiego, ważnej instytucji w polskim państwie. Jestem tutaj także przez to, aby okazać szacunek państwa w środowisku i prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na czele z panem prezesem. Do Krakowa zjechali delegaci z 24 izb adwokackich z całej Polski, a także zaproszeni goście reprezentujący inne środowiska prawnicze, władze państwowe i samorządowe. Podczas zjazdu delegaci wybiorą nowe władze samorządu, w tym prezesa i członków Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa i sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz rzecznika dyscyplinarnego adwokatury. Minister Spraw Wewnętrznych zapowiedział podwyżki i doposażenie sprzętowe podległych na służb. Pan Mariusz Błaszczak wyróżnił w Rzeszowie kilkudziesięciu strażaków, policjantów, strażników granicznych i gotowców. Przekazując nagrody funkcjonariuszom, minister powiedział, że Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o modernizacji służb mundurowych, który zacznie obowiązywać na początku przyszłego roku. Mariusz Błaszczak powiedział, że zmiany przewidują podwyżkę w wysokości 250 zł, środki na infrastrukturę oraz na zakupy nowego sprzętu dla Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej. Profesor do spraw wewnętrznych odniósł się do sprawy rentu dla wdowy po funkcjonariuszu BOR, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W 2010 roku renta nie została jej przyznana. Mariusz Błaszczak zadeklarował, że jeden minister przyjął do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże. Prezydent Turcji zagroził, że otworzy granice dla uchodźców chcących udać się do zachodniej Europy. Recep Tayyip Erdoğan wyraził zarzuty związanych z europejskiej i mieszanie się w wewnętrzne sprawy jego kraju. Wczoraj Parlament Europejski wezwał do zamrożenia z Turcją rozmów akcesyjnych. Powodem są represje i masowe czystki, które władze nazwały po nieudanym zamachu stanu z lipca i 15 lipca. Prezydent Turcji przypomniał, że na terenie jego kraju przebywa inne stanowisko unijne, przynajmniej na razie, i chcę wrócić na niemieckie podwórko, szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz Donald Tusk wyrazili żal z powodu zapowiedzianego odejścia, a pan profesorze, jak spogląda na tę karuzelę? 18 marca Unia Europejska i Turcja zawarły porozumienie dotyczące remisji uchodźców. Turcja zobowiązała się przyjąć z powrotem nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się do Grecji. Unia Europejska zadeklarowała gotowość przesiedlenia syryjskich uchodźców bezpośrednio z obozów w Turcji oraz wsparcie finansowe dla Turcji w wysokości 6 miliardów euro przez najbliższe 4 lata. Ustalenia pozwoliły radykalnie zmniejszyć liczbę uchodźców przeprawiających się do Grecji. Do tej pory jeszcze hakerzy zaatakowali wczoraj serwery Komisji Europejskiej i stronę internetową, a w rezultacie przez kilka godzin pracownicy nie mieli dostępu do sieci. O sprawie poinformował portal Politico oraz brytyjskie media. Komisja Europejska zapewnia, że nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa.
informuje jedynie, że przez kilka godzin był problem z dostępem do internetu i czasami strona komisyjna działała wolno. Według relacji pracowników to wystarczyło, by sparaliżować na kilka godzin pracę komisji. Serwery zostały przeciążone po 15, kiedy w jednym momencie wielu użytkowników próbowało połączyć się ze stroną komisyjną. Do wieczora informatycy próbowali rozwiązać problem i jak zapewniają, sytuacja jest już pod kontrolą. Informatycy przyznają też, że takie ataki zdarzają się dość często. Choć niektórzy wiążą wczorajszy atak hakerski ze szczytem Unia Europejska-Ukraina, na którym padły deklaracje o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji i zapewnienia, choć mniejsze, o szybkim zniesieniu wiz i zakończeniu ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej. Marta Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ziemi zachmurzone, umiarkowane i duże, na południu Polski miejscami niewielkie opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 4-7 na pozostałym obszarze. Teraz to wszystko, to jest serwis informacyjny punktualny o 14. Zapraszam. Zasiadania fotelu przewodniczącego naszego parlamentu, no ale do tego nie doszło ze względu na warunki polityczne w Niemczech. Nową perspektywę, czyli mówi się, że następnym prezydentem Niemiec będzie Frank-Walter Steinmeier, szef wówczasowy szef spraw zagranicznych Niemiec. I w tym momencie zwalnia się z nowiny. Z tego, co wiemy, pozostało naszej publicznej i napisane i powiedziane. To miejsce miałby zająć właśnie Martin Schulz, które dla mnie są duże, bo on nie ukrywa, że chciałby wobec tego startować nawet jako kandydat na przyszłego kanclerza Niemiec zamiast pani kanclerz Angeli Merkel, obecnie piastującej na stanowisku. No ale co ciekawe, w Polsce Polakom mówi się, że jak idziesz do Parlamentu Europejskiego, jak jesteś w tych instytucjach, nazwijmy to unijnych, brukselskich, strasburskich, no to jesteś w instytucjach unijnych, to dla ciebie flaga Unii Europejskiej jest ważniejsza niż na przykład